canceled a trip to Georgia this morning after the suicide bomb assassination of that country's president by separatist rebels from the Abkhazia region. Continued fighting in the Abkhazia and South Ossetia regions has hindered Georgia's hopes of integration into Western institutions. Industry baron Combain Nicolaad seized power today in a bloodless coup, installing himself in the presidential palace behind a wall of political and military support. The charismatic billionaire plans on holding elections within a matter of days to affirm his seat of power and promises a pristine and profitable relationship with America and the West. Bringing high-speed fiber optic connectivity to areas of Eastern Europe that less than a decade past didn't have telephones. The technological leap is due largely to the efforts of rising information industries in the Netherlands, and especially Georgia, where the Vice President called his visit to Georgia an honor, and called Georgian President Combain Nicolaad a man with his eyes on the future. Sam Fisher, I can't believe you beat me here. I like to be early. Hello, Colonel. You can use my name. The room's safe. Lambert. Good to see you again. I trust NSA orientation is going well? Well enough. Everybody's been real coy about what exactly I'm allowed to know. It's the nature of the agency. We don't let any one person know everything, which means we've all got to work together. Even though I'll be out there alone. You'll be transmitting to us in more ways than you can imagine. And we'll be online through your earpiece and OPSAT. And that's how we're handling training. Yep. Sorry to make you run the course. I know you've been taking care of yourself. I haven't been in the field in years. Sure. But tradecraft is something you don't forget. It's like riding a bike. Or wearing high heels. Be careful, Fisher. Everything we say is being monitored. You know how nervous the brass is about exercising the Fifth Freedom. I'll be good. Be better than good. Third Echelon is a brand new initiative. The role aggressive intelligence operations will play in NSA's future will depend largely on your performance. I'll see you on the far side of the court. All right, Sam, let's get started. Can you hear me clearly? Hi there. Good. That means the implanted speaker is working correctly. Now, the technicians here want to calibrate your equipment. Can you turn to the red emergency light on the wall to your left? Thank you.
Okej, okay, czyli powiedział mi, że mam się odwrócić na to światło i patrzy się na nie, zasłania mnie. A lewo. Ja pierdolę. Okay, same thing for pitch. Look for another light up in the rafters on the ceiling. Czy ja po prostu downa? Oni mnie uczą rozglądać się, a ja nie załapałem. Kiedyś te gry były trudniejsze. Alright, Fisher, we'll get through this as quickly as possible. We'll start simple. Climb up onto that ledge, over that pool. Yes, i chodzę! Hop! Stałeś po pół na 7 klawisz skoku, domyślnie shift, aby złapać się krawędzi, dobra. Jest. O Boże, ale ty jesteś wolny. O sam! To będzie długa przygoda. You're looking at your basic assault course. I'll chime back in once you've passed it. Okej, sam zrobić. To iść na drabinę, tak przypuszczam. Domyślna prędkość poruszania się postaci to marsz. Użyj funkcji przyspieszania, kółko myszy w górę, aby zwiększyć tempo ruchu sama, lub funkcji spowolnienia, kółko myszy w dół, aby bla bla bla, poruszania się postaci. Okej, wolno, szybko. No, powiem ci, że lecisz. Skosztaj, sam automatycznie zaczął się wspinać. Uje. Szybciej, szybciej zapuść, szybciej. Wolniej sam. Szybciej sam. Aby użyć inny stan pod nim, naciśnij klawisz skoku. Dobrze. Hop. Yeah! Od razu się czuję jak prawdziwy ten. Uruchom obiekt. Okej, jak się to uruchamia? Mogę się opierać o ścianę. Zajebios. Aby ponownie wyświetlić poradę szkolenia, wyjrzyj domyślnie klawisz spacji wybranego obiektu. Spinaczkę po pionowej róże lub belce wykonuje się tak samo jak chodzenie po drabinie. Gro? Okej, to są podpowiedzi, czaje. O, przedmioty, C. Co zajmę na dół? Aha, tu jest belka, więc po niej mam zejść. Rozumiem. Rozumiem. Bo patrzę się na nią i chcę po niej, kurwa, zejść. Kro. A on, kurwa, poskakuje. Zejdź. Sferu się zejdź po tym. Ach, chuj w dupę. Wyjebane mam na belki. Aby kusy nie się szabić C. Jeśli sam znajduje się pomiędzy stojącymi blisko siebie ścianami, muszę spróbować wykonać skok łączony. Okej. Aby wykonać skok łączony, stan przy ścianie i naciśnij klawisz skoku, czyli shift. Gdy sam osiągniesz szczytowy punkt wybicia, ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz shift. Dobra, to jest proste, Patrz, patrz. Wow! Ale zajebioza. Czekaj, jeszcze raz. Fuck, 5 razy shift włączyłem jakieś gówno. Woo! Well damn, woman! Powiem ci sam, że to daje pewne możliwości w łóżku. Aby coś naruszył lub belce na silnik, aby skoku do myśli shift, co pozwoli zobaczyć krawędzi. Dobra, ten kurwa skok z shiftem to jest po prostu jebany dramat, nie? Okej. Okay. Czekaj, co to jest ten pasek tu na dole? Nie wiadomo. Ach, prędkość. Chcesz się lubić, czy wygodnie mijać przeszkody, wisząc na rurze, naciśnij klawisz kłócania, aby sam pociągnął nogi do góry. Czyli ogólnie to sam lubi się bawić na rurze. Nice. Sam. Tylko się nie nalej na nic. Trochę niebezpieczne. Najpierw górą się idzie chyba, wiesz, ziomek? Ostatnio jeździłem sobie z samochodem i wiecie co mi wpadło w ucho? Taka pioseneczka, że ona plotła wianki i wrzucaje do wody. Ogólnie jestem bardzo ogromnym antyfanem disco polo i tego typu shitu, ale to gówno tak wchodzi w banie. Przechodzenie przez płot wykonuje się tak samo jak spinanie się na drabinę lub rurę. Pamiętam jak się to robi, czyli po prostu się wchodzi. Albo się podskakuje, okej. Okay. Ostrzegam, ja sam. Sam, ale tak, nie że sam, tylko sam. Gry, znaczy w gry takie jak skradanki, nie? Więc to trochę potrwa. Aby sam odwrócił się plecami do ściany, stań przodem do niej i naciśnij klawisz Q. Kiedy sam doszedł do narożnika, automatycznie wyjrzy za krawędź, wyglądając za ściany, sam może również strzelać. Nice. Za którą ścianę? Tu. Okay. Kuku! Okej, okay, dobra. Sam. Okej. Okay. Sam odbić od tej ściany.
przygodę i świetnie ci idzie. On jest chyba naprawdę prawdziwym szkolonym zabójcą, czy czymkolwiek tam jest. W ogóle nic nie wiem o tej serii gier, nie? Nie wincie mnie, ale kurwa, no po prostu... No nie, no to nie mój konik. Nice. Co się stało? Good job, Fisher. As soon as you can find a way over the gate, we'll move on to covert ops training. Jeżeli sam musi się dostać na wyjątkowo wysoką półkę, może spróbować skoczyć, odbijając się od innej płaszczyzny. Wstań przy jednej z bocznych ścian, naciśnij klawisz skoku, a gdy znajdziesz się w powietrzu, użyj go ponownie. No dobra. Yep, yep. Za mnie w tę stronę. Yep, yep. Dobrze. Ta grafika, on to robi tak kurwa sztywno. Okej, spacjum się otwiera. Skóry wesene, zamknęli mi drzwi. Okej, tu idę. Uwaga, bo idę. Sam. Sam czy nie sam? You're moving on into covert ops. The objective is to sneak through the area without being detected. We've got live bodies in there. Some of the top CIA instructors have kindly volunteered to be your victims. Ikony z prawej strony nad wskaźnikiem widzialności pokazują, że masz nowe informacje na panelu obsad. Obsad? Pasek z zadań znajdujący się w dolnej części ekranu firmuje o celu, który aktualnie realizujesz. Naciśnij klawisz Escape, aby wyłączyć panel obsad i sprawdzić nowe informacje, albo zapoznać się ze szczegółami przydzielonego ci zadania. Czyli Escape. Otwórz drzwi do kolejnej strefy treningowej. Dobra. Aby otworzyć drzwi, stań przed nimi i naciśnij klawisz użycia. Sam może również spoglądać przez dziurkę od klucza, po naciśnięciu klawisza spacja, wybierz opcję spójrz przez dziurkę. Pewnie, że spojrzymy przez dziurkę, do. Ale nie... Chciałbym... Nie ma! Gro, halo. Poszukaliście mnie, gro. Nie ma żadnego spoglądania przez dziurkę. Tylko kurwa otwieranie drzwi. Kurwa w dupę. Dobra, zaczynamy. The next door is locked, Sam. You'll need to use your lockpicks to get through it. Wytrychy! To będzie jak Skyrimien, tak? Aby wyjąć zestaw wytrychów, naciśnij i przytrzymaj klawisz ekwipunku podręcznego Ctrl, a za pomocą myszy odszukaj w menu zadany przedmiot. Wytrychy znajdują się w części z akcesoriami. Aby otworzyć mechanizm zapadki, należy nacisnąć odpowiedni klawisz ruchu, domyślnie WSA lub D. Jeśli usłyszysz szczęki, zobaczysz, że zapadka się przesuwa, naciskaj ten sam klawisz do momentu, aż zamek się otworzy. Powtarzaj tę czynność, aby otworzyć wszystkie zapadki. Ja pierdolę, ja już wiem, że ja się zmęczę strasznie, nie? Ach, kurwa, nie muszę czytać tak. Control. Pyk jest. Drzwi zamknięte. Otwórz. Fuck. Jak? I co? Jak? E? R? T? Chuj ci w dupę. Fuck. Jak, kurwa? Czynność przeładu i tryb ognia, szybkie zapisywanie, noktowizor, termowizor, okej. Okej, to akurat jest proste. Skyrim jest sobie trudny. Drzwi otwarte, dobra. Chodzimy tam. O kurwa. Jest jakiś łup. Co teraz? This next door is keypad locked. The man guarding the door has the code to open it, but he's been instructed not to cooperate. Convince him otherwise. Aby schwytać przeciwnika jak najciszej, podejdź od niego od tyłu i naciśnij klawisz użycia, spacja. Jeśli schwytana postać ma jakieś ciekawe informacje, pojawia się opcja przesłuchaj. Wybierz tę czynność, aby zmusić jeńca do ujawnienia informacji. Kiedy zdobędziesz wszystkie niezbędne informacje, naciśnij klawisz strzału, aby ogłuszyć i wypuścić jeńca. Dobra, autozapis, czyli już jest progres. Co teraz? Mogę z tobą chodzić! Hi there. Hi. You're not going easy on me, are you? Not so tight, that hurts. Sorry about that. What's the door code? 28469. It was a pleasure working with you. Likewise. Serio, zajebał mu. Muszę. Oh. 268, fuck.
mi 28469. Dobra. 28469. Buja! Strasznie dużo napisów będę musiał robić do tej gry. No ale chuj. This next door is retinal scanner locked. These things are cheap and near impossible to hack. Fortunately, it's just a matter of getting the right eyes to the scanner, usually an officer. The gentleman ahead is registered for the scanner. Convince him to open the door for you. Aby zmusić przeciwnika do współpracy, potrafi się do niego i od tyłu i schwyta go tak samo jak w poprzednim zadaniu. Trzymając przeciwnika, zaciągnij go do przedmiotu, którym ma się posłużyć i naciśnij klawisz użycia spacji, aby zmusić jeńca do wykonania zadanej czynności. Buja! Radio check. Skanuj tęczówkę. Kurwa, ile to będzie skanować? Halo? Hadzia! Podoba mi się ten cios. Mógłbym cię takim samym fiszem. Okay, check it out. Let's work on stealth. Your gun should always be a last resort. Invisibility is your best weapon. We've got a network of photocells on your outfit connected to a visibility. Ah, czy ten pasek poziomy to jest to widzialna opsa, dobra. You lit up like a Dutch brothel. At zero, you're a ghost's shadow. Okay. Wskaźnik kierowalności w prawym dolnym narożniku ekranu pokazuje, jakie jest oświetlona twoja sylwetka. Jeśli znacznik znajduje się po prawej stronie wskaźnika, jesteś dobrze oświetlony. Gdy znacznik znajduje się po lewej stronie wskaźnika, twoja postać jest praktycznie niewidzialna. Aby ominąć tę kamerę, musisz zniszczyć źródło światła. Wybierz pistolet z ekipunku podręcznego, dobądź go i strzel. Okej, okay, to nie brzmi trudno akurat, nawet. W ogóle się nie spociłem przy tym. Jeszcze się schowamy tu, w ścianie? Nie, czekaj. Intruder on surveillance cam. Źródło światła. I saw you on the monitor, Sam. Nie! Ty kuta siarzu. Security cam's got an intruder in the agency. Chcę wejść. I saw you on the monitor, Sam. Let's try that again. Cofaj, no to cofnij się. I saw you on the monitor, Sam. No pierdolę. Agency trespasser on surveillance. Co za bzdura, ja pierdolę. I saw you on the monitor. No to chcę się wycofać. Ja pierdolę. O, przynajmniej jestem w tym samym momencie. Piu piu. Serio? O kurwa, lewa. Ale cel ty masz sam, ja jebie. Nie no, serio. Kurwa, dramat, chłopie. Chłopie, dramat. Aby założyć na Activision, naciśnij klawisz 2. Chcąc powrócić do normalnego widoku na wojnie, blablabla. O, pijaczes. Jestem kurwa niewidzialny. Some cameras are more fragile, and all you'll need to do to get past them is shoot them. Da się zrobić, chociaż z celem sama może być trochę ciężko. O tyci, kurwa. Niektóre kamery nie są chronione przez obudowy celne, trzeba pozwolić zniszczyć takie urządzenie i przejść w sposób niezauważony. Aby się ukryć, sam może się oprzeć plecami o ścianę, naciśnij klawisz dobywania broni, środkowy przycisk myszy, co pozwoli ci wyjąć broń podczas wyglądania zza narożnika. Właśnie o to mi chodziło. W ten sposób sam może strzelać, a równocześnie unikać postrzelenia przez przeciwników. Okej, czyli to kurwa wstań, kurwa do ściany, tak jest. Nie wyciągnąć tylko, kurwa. Zepsułem? Zepsułem, buja. Okej. Prawda, nie zrobiłem tego tak, jak mi kazał zrobić, ale chuj. Koniec?
Sometimes the only way to pass a camera will be to stick to existing shadows and time your movements. Czyli to był pomysł, żeby w to grać. Poruszaj się płynnie i trzymaj się zacienionej strefy, abyś nie został namierzony przez kamerę. Well, shit. Gdzie jest ta kamera zjebana? Tam gdzieś. Tam jest, dobra. To było akurat łatwe. Aby ogłuszyć przeciwnika w walce, wręcz zbliż się do niego i nasilisz strzał, lewy przyskocz. Aby przy zwłokach przeciwnika i wybierz podnieść spację od ciała. A przenieść zwłoki przeciwnika w kamerze, jakieś ciemne miejsce, rzadko uczęszczane miejsce, ponownie naciągamy, przyjdzie się spację, dobra. O, wy chuj. Gdzie mam cię zanieść, kurwa? Tu będzie Jasiu, prawda? Okay, now let's bring in another guard to evaluate your work. Mogę cię postawić. Ty, ale kurwa, powiem ci, ziomek, że no ta żarówka na twoich plecach to ci nie pomaga. Zapisz te drzwi? Good work, Sam. Remember that discretion is critical to our operations. Brawo, Sam. Brawo. Brawo. Passing through will go a long way towards proving our usefulness in the field. O kurwa, tu jest jasno dopiero. The next hallway is the same idea, but for sound. I'll be monitoring a few hidden mics. Aby poruszać się bezgłośnie, starać się chodzić po miękkich lub twardych powierzchniach, takich jak dywan albo beton, unikać sypkiego podłoża żużel lub konstrukcji z pustką powietrzną, podłogi drewniane. Pamiętaj, im wolniej idziesz, tym mniej hałasujesz. Aby kusić naciśnić klawisze C, będąc kulony, poruszasz się wolniej, ale za to ciszej. Jeśli skoczysz w tej pozycji z położonej wyżej maszyny, wykorzystasz na 12 wyładowań. Okej. Serio, kurwa, jak ja to... Serio? Jestem małym żuczkiem. Czy tak się nie zachowuje misz, kurwa, skradanek? Jakby kucuś w dupę kuło, kurwa, nie mógł do końca przykucnąć. God damn, Sam! Nie wiem, o co ci chodzi, ale masz problem. Masz problem! Have you started yet? Fisher! Holy Christmas, you're at the end. Fenomenalna robota. Tak. Idziemy dalej. A, to już koniec, tak? Czy co? That's gotta be him. Yep. Sam Fisher, let me introduce you to Vernon Wilkes Jr. Hello. Hey,
I've heard crazy things about your work. I hope you don't mind. I told him some of your stories from Kuwait. We're all friends here. Right on. Junior Wilkes is a longtime NSA employee. He'll be your wheels, wings, and weapons. He coordinates transportation and equipment. Great. For sure. Man, you must be itching to get back out in the field, huh? It's all I'm good at. Well, it's all we need. Welcome to the NSA. I'm sure things are going to come together famously. Third Echelon is a brand new initiative, and we're going to have a lot to prove. Right. The two of you will be Third Echelon's first team on the ground. Be ready for it, and do us proud. Welcome to the NSA. Misja wykonana. Beka trochę, nie ukrywam. Środek szkoleniowy CIA Camp Perry, Virginia, 7 sierpnia 2004, 7:29. Gratulacje, Fisher, udowodniłeś, że będziesz w stanie samodzielnie przeprowadzać akcję trzeciego wydziału nowej komórki organizacyjnej NSA. Twoje nowe obowiązki ograniczają się do wykonywania indywidualnych tajnych misji zwiadowczych, których celem jest zdobywanie informacji oraz podejmowanie działań reakcyjnych. Witaj w NSA. Go ahead. Hold that. Christ, this is spooky. What's that? Grim sticking wires in your head, man. I just need to sync the encryption signature between his subdermals and Fort Meade. Don't like that. I know. It's for after we land. You better hurry up, Grim. We touch down in Georgia in 15. I'm already done. Lambert? Hey, Irving! Do you read me? Tell her I read her. He reads you. Good. You ready to get to work? I'd feel better if I knew what was going on. You know what you need to. The CIA lost a mole inside Georgian President Kombay Nikoladze's cabinet. Her name is Alice Madison. They sent in Agent William Robert Blaustein to find her and lost him too. Are we working with the CIA's cooperation? Blaustein is outfitted with subdermals just like yours. That'll be your best lead to find him. You didn't answer my question. We'll tell you what you need to know. You're not out there alone, Fisher. Through me, you're attached to a dozen of the best NSA minds we have. There are political complexities with Georgia you'd need a week to understand. I've just about memorized this speech, Lambert. Well, start believing it. This is Third Echelon's maiden voyage, and we need it to go smooth as butter. You're about to touch down in Georgia. Get ready. Więc rejon Starego Miasta w Tbilisi. Tbilisi, Gruzja, 16 października 2004 rok, 21. Odszukaj Blausteina i Madison, agentów CIA. Agentka Alice Madison od ponad 2 lat wykonywała tajną misję w świecie gruzińskiej polityki. Po zamachu stanu prezydenta Nikoladzego zdobyła posadę w jego kancelarii. Agentka zniknęła 3 października. 7 października wysłano do Gruzji agenta specjalnego Roberta Blausteina, który miał ją odszukać. Blaustein zniknął jednak 11 października. Autozapis. Nie. Spokojnie. Opanuj się. To będzie w kolejnym odcinku, proszę Państwa. Jak się podobało, to lajkujcie. Jeśli chcecie więcej Splintercella, to dajcie znać. I tyle. Chwileczkę, papatki. Wow. Ale fajny art. Now we're back like 1, 2, 3.